Dzień dobry, Martuś! No cześć! Jak się cieszę. Słuchaj, no nie ma co ukrywać, poznaliśmy się w Azji Express i wiele odcinków ostatnich zaczynam tym samym zwrotem i zawsze pytam o to samo, a mianowicie, czy w Azji było coś takiego, czego się nie dało przewidzieć przed wyjazdem? O wow, a ty przewidziałeś? No właśnie, wiesz, wiele rzeczy zaplanowałem. No mam takie wrażenie. Ja nawet do generała Polko dzwoniłem, z którym występowałem, jak się przygotować na trudne warunki. Ale tego, co tam było, nie dało się przewidzieć chyba. Wiesz co, ja w ogóle podeszłam do tego tak, że przygotuję się, super, pójdę na treningi, wezmę wszystko, co trzeba. Ostatecznie wyszło tak jak zwykle, czyli w ogóle żeśmy się nie przygotowały. Wzięliśmy dużo zbędnych rzeczy, wzięliśmy bardzo dużo kosmetyków do malowania, do smarowania w ciało, bo będzie skóra przesuszona. Ale wiesz, wyszło tak, że w ogóle to nie było potrzebne i po prostu po drodze żeśmy to oddawały i wyrzucały. Ja byłam w ogóle nieprzygotowana, byłam absolutnie zaskoczona, nie sądziłam, że to będzie tak wyglądać. Co było najtrudniejszego w finale? Które z zadań? Ewidentnie najtrudniejsze było zadanie z tańcem. Bo i ja musiałam tańczyć, i Stanisław musiał tańczyć. A jak wiadomo, ja odpadłam w pierwszym odcinku Tańca z Gwiazdami, Staszek może w jakimś trzecim czy czwartym. I bardzo żeśmy się obśmiali, jak zobaczyliśmy, że jest zadanie z tańcem, gdzie wszyscy już kończyli, pobiegli, a my tam... Wiesz, każdy ruch to problem. Marta Wierzbicka w programie to od nieziemskiego, spektakularnego opanowania przy wężu do płaczu i krzyku, jak w wielu sytuacjach, i mówienia jesteśmy w dupie. No. Do tego, że mam dosyć i nie daję rady. Tak jest, taka jesteś od skrajności? Tak, tak. Ja potrafię, mi potrafi w godzinę super uniesienia cudownego stanu mi przejść w płacz, lament, że ja się do niczego nie nadaję. Ale zaraz potem znowu mi jest potrzebna godzina, żeby dojść do siebie. Więc no, ten program pokazuje absolutnie cały wachlarz moich emocji. Rozmawiając prywatnie, wspomniałaś mi, że nikt tak naprawdę nie zna takiej prawdziwej Marty Wierzbickiej. Że gdzieś, nie chcę powiedzieć, kreujesz się, bo to zabrzmi sztucznie. Ale ja bym bardziej powiedział, że nie do końca przedstawiasz siebie w 100%. O. Powiem Ci, na czym to polega, bo mówimy cały czas o tym, że jestem tam w 100% prawdziwa. I rzeczywiście, jeżeli chodzi o emocje, ale ja na przykład nie sprzedaję, nie opowiadam takich rzeczy, co mnie tak 100% interesuje, wiesz, takich mojej wrażliwości. Ja nie pokazuję mojej wrażliwości, a ja naprawdę jestem bardzo wrażliwą osobą. Nie mówię o tym, jakie filmy do mnie przemawiają, jakie książki. To są takie rzeczy, które są naprawdę moje, jacy artyści. Najlepszy przykład jest z muzyką. Ja kocham muzykę, mam fiła na punkcie muzyki, kocham odkrywać nową muzykę. I często ludzie do mnie na Instagramie piszą, dobra, to daj, no to podsyłam tą playlistę, ale mam takie, kurde, to już jest krok za daleko, bo to jest ta moja muzyka, ta, która jest moim soundtrackiem do mojego życia. Ładne, moim soundtrackiem do mojego życia. Ale, znaczy, z jednej strony to rozumiem. No. Ale nadal chcę zapytać, dlaczego tak jest? Dlaczego boisz się tym dzielić? Wiesz co, mi się wydaje, że to się dzieje nieświadomie. Bo ja weszłam w ten cały świat mając 15 lat. I ja teraz, jako 26-letnia myśląca, pracująca nad sobą osoba, wiem, że pozostało mi dużo schematów, które jakoś intuicyjnie uzbroiłam się mając 15 lat. I wiesz, i mam wrażenie, że to jest tego pozostałość. Ja się bardzo z tego cieszę, bo ja cenię sobie moją prywatność, moich bliskich i to, jakie mam z nimi relacje. Nie muszę iść i opowiadać o swoich przyjaźniach i związkach. Więc myślę, że to jest system samoobronny, który wypracowałam mając 15 lat, nieświadomie. Tak mi został i ja się z niego cieszę. Wspomniałaś o tym, że zaczęłaś bardzo młodo. Chciałem zapytać, dlaczego robisz to, co robisz? To znaczy, czy gdyby ta sytuacja w wieku 15 lat, ta propozycja się nie pojawiła, to ty, czy ty byś była aktorką? Bo to może pięknie pokazać, jak można ukształtować komuś życie. Myślę, że nie. Myślę, że nie byłabym aktorką. Myślę, że gdyby to się nie przytrafiło, to zdecydowanie nie. Aczkolwiek zawsze moja mama gdzieś tam i ja miałam z tyłu głowy, mieliśmy jakąś taką znajomą, która w Telewizji Polskiej pracowała, albo może Martyna jakiś casting do reklamy. Ja w sumie mówiłam, fajnie, no chciałabym, mamo, dlaczego nie, warto spróbować, ale nigdy to nie było to. Ja zawsze, wiesz, po prostu rysunek, malarstwo, zawsze to mnie jarało, zawsze mnie jarało śpiewanie i granie na instrumentach, ale moi rodzice zawsze mnie pchali w ten rysunek. Tata mi, wiesz, tłumaczył, jak malować, takie rzeczy, więc zawsze w tę stronę. No i potem się przydarzył przez przypadek ten casting
I ja się śmieję, że to życie za mnie wybrało i chyba w dobrą stronę poszło. Ale co najcudowniejsze w tej całej historii, to się dowiedziałam w te wakacje od mojej mamy, która zapomniała mi o tym powiedzieć, że jej największym marzeniem było być aktorką. I przygotowywała się na Akademię Teatralną, ale środowisko się z niej strasznie śmiało i powiedziało rodzice, że to niepoważne, że ten... I nie poszła. Nie poszła na egzamin. I powiedziała mi o tym w tym roku. Czyli w jakimś stopniu twoja mama spełniła... Ja spełniłam marzenie mojej mamy i moja mama mi o tym nie powiedziała. I wiesz, i teraz mam dopiero takie wow! Ale spełniam misję. Ja w ogóle jestem takim dzieckiem, które strasznie kocha swoich rodziców i rodzice kochają... W ogóle kocham moją rodzinę bardzo. Kto nie kocha, ale mam takie poczucie, że chciałabym ich usatysfakcjonować i wydaje mi się, że mi się udaje. Pytanie, czy się spełniasz? Czy nie jest tak, że czegoś ci w życiu brakuje? Trochę mi brakuje tej sztuki. Trochę mi właśnie brakuje tej fotografii i powiem ci szczerze, że tak sobie już ostatnio ułożyłam z tyłu głowy, że jak wybiorę, taki naprawdę wyselekcjonuję sobie jakieś dobre zdjęcia, to chciałabym sobie zrobić taką wystawę dla przyjaciół, dla znajomych. Będę usatysfakcjonowana. Odeszłaś z serialu. Mhm. Piękny materiał pożegnalny, który oglądałem ostatniego dnia. Mówiłaś, że komedia to nie do końca jest to, co chciałabyś robić. Coś czuje jakaś dramaturgia, gdzie byś chciała grać? No bo teraz jesteś w teatrze, tego nie ukrywajmy. Tak. Ale co jest twoim marzeniem zawodowym? No tak, obsadziłam się. Jestem obsadzona w komediach, w takich teatrach też grywam, gdzie rozweselam ludzi. To jest moja misja. Bardzo się z tego cieszę, że mogę rozweselać ludzi. Ale traktuję to cały czas wszystko jako taką drogę do... No to samokształcenie się, wiesz. Co lepsze, to biorę, wybieram, selekcjonuję. Jestem bardzo pokorna, dużo słucham i koledzy się na mnie nie skarżą. To jest dla mnie największy komplement. Ale ja bardzo bym chciała się spróbować w jakimś takim czymś poważnym, dramatycznym. Ja mam wrażenie, że ja mam w sobie takie pokłady emocji, które są jeszcze niespożytkowane i myślę, że bym się sprawdziła. Ciąży nad tobą, wiele razy ci zadawano to pytanie, czy ciąży nad tobą... Klątwa cycków. O nie! Ale jak o co chciałeś powiedzieć? Klątwa serialu. A! Klątwa serialu. No wiesz co, trochę tak jest, tak? Ludzie nie mogli mnie poznać z czegoś innego. Poznali ci, którzy mnie śledzą, wiedzą, że zagrałam parę epizodów tam w jakichś innych serialach, ale to nie jest wystarczające. A poza tym, jeżeli idę na casting, to jestem obsadzona, jakby biorą mnie pod pewien schemat. Jeśli ktoś mi nie da szansy, nie pozwoli mi zagrać czegoś innego, no to ja z tego nie wyjdę. Wiadomo, że też jest ciężko, bo wpadłam w taką szufladę i jestem silnie kojarzona. A wiadomo, jak castingi wyglądają. Jeśli komuś się już kojarzy, jakiemuś reżyserowi castingowemu, no to on nigdzie indziej nie weźmie. No dobra, to klątwa cycków. Sama zaczęłaś ten temat. Już widzę to hasło. Klątwa cycków. Ej, piękne! Wiesz co, nie, już teraz to się uspokoiło. Ja jakby miałam wtedy, nie wiem, 22 lata. Absolutnie nieświadomie poszłam do Dzień Dobry TVN i się zwierzyłam. Jestem szczera, więc wiesz, mówię to, co mi przyniesie ślina na język. Ktoś mnie o coś pyta, to ja odpowiadam. Nie zastanawiam się 100 razy, co z tego później wyniknie. I poleciało. No jak poleciało, no to już po całości. Ja wtedy przeżyłam... To była ogromna lekcja i cieszę się, że dostałam ją wtedy młoda i wiesz, i to mnie strasznie dużo nauczyło, bardzo dużo z tego wyniosłam i cieszę się, że to odbyłam. Ale co się tak naprawdę stało? Nie zrobiłaś nic złego. Nic złego. Media się absolutnie do mnie uwzięły. Absolutnie po prostu jakiś szał. Wiesz, bo kto ma odwagę powiedzieć, że nie podoba się sobie i chciałby to zmienić, coś, co wszyscy uważają, że tak powinno być, że laska powinna mieć duże cycki, powinna mieć nadmuchany biust, jeżeli ma za mały, to niech sobie powiększy. A dlaczego ktoś ma prawo powiedzieć, słuchaj, ja mam za duży, ja chciałabym zmniejszyć? Jak to działa w drugą stronę? No i wiesz, stąd powstała ta cała burza. A ilość maili, które ja dostałam od dziewczyn, które jakby wspierały mnie i wiesz, jakby razem żeśmy wymieniały te maile, cieszyły się, że ktoś miał odwagę o tym powiedzieć. Myślę, że wielu osobom dodałam odwagi. Czy oprócz tego zwrotu w Dzień Dobry TVN są jakieś takie słowa, których żałujesz, że wypowiedziałaś medialnie? Wiem, o które słowa Ci chodzi. O żadne. Naprawdę? Naprawdę. Teraz pomyślałam o tych słowach.
Myślę, że słowa, które powiedziałam u Kuby Wojewódzkiego, nazwałam mój biust, tak jak z moją siostrą żeśmy się śmiały w domu a propos tego. Nie będę tego przytaczać, bo nie ma sensu. Już nigdy więcej takie sformułowania nie istnieją, ponieważ nie wyrażam się w stosunku do siebie negatywnie, bo to bardzo źle tworzy dla głowy. Super. I tego żałuję, ale powiem Ci, Kuba Wojewódzki to była w ogóle hit historia, bo ja stamtąd wyszłam i ryczałam pół godziny, bo ja nie wiedziałam, co się wydarzyło. Byłam w takim szoku, to był dla mnie ogromny stres. Ja kiedyś się bardzo wszystkim stresowałam. Teraz jest już lepiej, ale nadal czasami potrafią mi się trzęść nogi ze stresu. A który moment w życiu był dla Ciebie najtrudniejszy? Pytasz o zawodowy? Czy w ogóle? Na tyle, ile się otworzysz. Przyszło mi jedna rzecz teraz do głowy, ale to jest chyba za świeże. Wiesz co, bardzo trudnym momentem na pewno była ta burza medialna i wtedy to wszystko poukładać. Wiesz co, ja też długo żyłam w związku, wiesz. Ja byłam osobą, która jakby nie istniała też w tym całym show biznesie, bo miała swój świat właśnie przez związek. Z związku wyszłam po 8 latach i teraz tak naprawdę uczę się tak porządnie żyć, pracuję nad sobą i takie różne rzeczy. Ale kurde, cały czas chcę Ci powiedzieć jedną rzecz, ale zastanawiam się, czy to jest odpowiednie. Bardzo ciężkim momentem ostatnio miałam przed wyjazdem do Indii, wiesz, 3 dni przed wyjazdem stwierdziłam, że ja nie jadę. Dostałam ataku paniki i po prostu ryku strasznego, że nie chcę jechać do tych Indii, bo mój dziadek chorował bardzo, bardzo tak. I moja mama powiedziała, że nie martw się, będzie wszystko dobrze, zobaczymy, wrócisz i będzie okej. No i pojechałam jeszcze do niego do szpitala przed wyjazdem i rzeczywiście, słuchaj, czekał na mnie w ogóle w świetnym stanie, a chorował okropnie, miał już bardzo zaawansowane stadium choroby. No i wyjechałam, wiesz, spokojna. I była taka sytuacja, pierwszy nasz nocleg z Oliwią, spaliśmy w świątyni. I był tam, słuchaj, mnich, który złamał wszystkie tabu, przenocował nas, dał nam jedzenie, a mnisi nie mogą dawać jedzenia, bo sami je dostają. I mówię do Oliwki, Oliwka, słuchaj, ja nie wiem, to jest jakaś magia, ale ten dziadek, każdy jego ruch, ten mnich, jest jak mój dziadek. Jego ręce, wiesz, były jak dosłownie dłonie mojego dziadka. Ona mówi, no to fajnie, Marta, no super, że widzisz tak jego w tym. A poza tym cały czas powtarzał mi, pamiętaj, masz być szczęśliwa. Nieważne, co się będzie działo, masz być szczęśliwa. No i fajnie, miałam przez całe Indie to przekonanie. Tak w połowie wyjazdu się zorientowałam, że chyba coś jest nie tak tam w Polsce. Tak czułam, wiesz, z rozmów z mamą raz na jakiś czas. Wiadomo, można było czasami rozmawiać z bliskimi. No i miałam dobre przeczucie, wiesz, jak wróciłam, to nie mogliśmy się pożegnać. Ale mam wrażenie, że tam w Indiach mimo wszystko jakoś się pożegnaliśmy. Rozumiem, że rodzina nie chciała Cię informować. No nie. No nie i powiem Ci, na początku byłam strasznie zła, ale potem mi przeszło, bo stwierdziłam, że oni to zrobili dla mojego dobra i na dobre mi to wyszło. Wspominałaś o partnerze przed chwilą, o związku. Czy będąc osobą znaną jest trudniej kogoś poznać? No znasz pytanie, odpowiedź na to pytanie. To jak sobie z tym radzisz? Czy jest na to jakieś rozwiązanie? Absolutnie nie ma. Absolutnie nie ma. Jestem od 2,5 roku sama. Ale problem polega na tym, że też się absolutnie nie interesuje, wiesz? Ale sposób, jakby jak się otworzyć przed drugim człowiekiem, tak żeby on Cię zrozumiał, a przede wszystkim, żeby rozumiał te skrajne emocje, które we mnie siedzą, kiedy wracam z teatru i wiesz, jestem nabuzowana i jeszcze przez 3 godziny mogłam opowiadać, chociaż wcześniej umierałam i byłam zmęczona, ale emocje mnie tak trzymają. Ja nie wiem, szczerze mówiąc, czy uda mi się kogoś takiego znaleźć, chyba że ktoś by to był może z zagranicy. Ktoś, kto nie będzie wiedział, kim jesteś. Dokładnie. 8 lat związku, byliście zaręczeni, to bardzo długo. Bardzo długo. Nie wiem, czy mogę zapytać, czy po tak długim związku, będąc w tak młodym wieku, można utrzymywać później kontakt? W sensie teraz, czy utrzymujemy kontakt? Wiesz co, ja bym chciała utrzymywać kontakt. Maciek, pozdrawiam Cię. Jakie to było ładnie wymowne.
ale chyba on nie chce i jego dziewczyna. A, rozumiem. Jakie są Twoje największe marzenia? Gdzie Ty chcesz w życiu być? Gdzie dojść? Jezu, ja mam tyle marzeń. Ale to lubię! Ale ja ich nigdy nie mówię na głos. Ja sobie mówię je w domu. Wiesz, na przykład sobie zmywam i tak mówię. Marta, zrobisz to. To jest Twoje marzenie. Jak je wypowiesz, to się spełnia. I ja rzeczywiście uważam, że marzenia warto mieć. Spełniają się. Ja wiem, że to brzmi tak trywialnie. Ale jak się w coś wierzy, to jest wszystko do spełnienia. Marzyłam o tym, żeby grać w teatrze. Zawsze mówiłam, nie uda się. Wtedy jeszcze za czasów, kiedy byłam pesymistką. Nie uda się. I się udało, i gram. Potem chciałam dostać kolejną rolę. Dostałam kolejną rolę, realizuję się, wiesz. To są moje marzenia. Moim marzeniem jest pojechać na pewno za granicę, to jest w zasięgu ręki, postudiować sobie w języku obcym, to jest angielski. Moim marzeniem jest perfekt umieć francuski i na pewno to też zrealizuję. Moim marzeniem jest śpiewać, nie mówię dla wielkiej ilości ludzi, tylko choćby nawet dla bliskich przy ognisku. I zagrać coś poważnego, dramatycznego. Ale wiesz, jest jeszcze dużo, dużo, dużo innych. Ja marzę non-stop. Marzyłaś też tańczyć na róże? Chciałam i zrealizowałam to i tańczyłam. I wiesz co, i myślę o tym, żeby do tego wrócić, bo naprawdę byłam w tym mega dobra. W sensie jako sport, jako aktywność? Sport, bo ja uwielbiam takie rzeczy, kiedy musisz użyć całej swojej siły, wiesz, podciąganie się, takie rzeczy. Ja nie lubię tapaty, interwałów, takie rzeczy mnie... Ja uwielbiam... Tapata? Tabata. Tabata. Kocham Cię. Tabata. Ćwiczyłam to, wiesz, robiłam. Umiem, ale tapata. Bo mi się kojarzy z ciapatą. Ciabatą. Z kanapką. Ale ja uwielbiam robić takie sporty, gdzie potem, wiesz, mogę to jakoś użyć. Tam się uelastyczniałam, wiesz. Jakieś takie skille nabywać. A nie takie ćwiczenie dla ćwiczenia. No dobrze, ale Ty jeszcze śpiewasz, powiedziałaś. I grasz. Nie gram, nie śpiewam. Dla siebie tylko. Tylko dla siebie. Właśnie to jest jedna z tych rzeczy, które robię tylko dla siebie. W tym roku w maju postanowiłam, że nauczę się grać na jakimś instrumencie. Ale nigdy nie chciałam, żeby to był instrument strunowy, a padł na strunowy. Ale wybrałaś jakiś taki mega sexy ten instrument. Nie ma go tu. Szukasz go? Nie ma go tu. No właśnie. Jest w przedpokoju. Dlaczego jest sexy? A mogę go przynieść? Możesz go przynieść. Nie jest sexy. A idę go przynieść. Mów! No słuchaj, zajarałam się Julką Pietruchą i wieloma innymi osobami. Ale to jest super w ogóle, bo to jest takie małe, można mieć ze sobą wszędzie. To jest duża, to już jest moja druga i jest duża. Słuchaj, czy ty wiesz, że ty... Nie widzę innego instrumentu przy tobie. Oglądając twojego Instagrama, twoje kanały, to jest to, co do ciebie najbardziej pasuje. No bo masz opatrzone Julkę Pietruchę, to dlatego. Nie, jakbyś... Wyobraź sobie siebie z fletem. No kurde, z... Fletem. Nie, ale z pianinem. Z pianinem? Jakbyś mi tu stała z pianinem siedziała. No może tak. Pokaż, co umiesz. Ale... Tak sobie w łazience? Ty? O, ona gra na tym. Kto Cię tego nauczył? Sama. Jezu, i ta wstążka to w ogóle jest takie... Ja sama się uczę. I do tego dochodzi głos. Jak będę grzeczny, to pod koniec. Dobra. Zobaczmy, o co zapytali Ci widzowie. Dobrze? Proszę. To przekażę. Czy masz jakiegoś poważnego kandydata na chłopaka, a może nawet męża? Pozdrawiam, Bartosz. I od razu Ci powiem, że w komentarze są kolejne. Ktoś tu bada teren i kolejny komentarz. I ten ktoś ma nawet szansę, bo jest bardzo przystojny. To nie ma znaczenia, czy jest przystojny. Martuś, ale może Ci pokażę, kto zadał to pytanie. No dawaj. No proszę. Zaczek, ładny post jest. Żyć życiem, jakby każda minuta miała być pierwszą i jakby każda minuta miała być ostatnią. No właściwie to ja takich postów to nie lubię. O kurde. No więc, czy jest kandydat? U mnie? W życiu? Tak. Nie. Ola pyta, dlaczego w tej edycji Azji było tyle zawiści między uczestnikami? W sumie to pytanie do Was obojga. Ale kobiety mają pierwszeństwo. Było dużo zawiści? No. Znaczy, ja nie wiem, ja osobiście jakoś starałam się nie wdawać w konflikty,
bo ogólnie nie jestem osobą jakąś wielce konfliktową, ale co by nie mówić, jeżeli ktoś nieładnie się wyraża na temat kobiet, mężczyzn, obraża zwyczajnie w świecie albo jest po prostu uszczypliwy, to niekulturalny, to ja nie darzę dużą sympatią takich osób. Monika pyta, Marta to silna babka, pokonasz Łukasza w siłowaniu na rękę? Nie, ty ćwiczysz crossfit. No nie, ale zepnij się, naprawdę. Naprawdę? No tak. Nie. Oczywiście, no myślisz, że... No, 3-4. No nie, na mocno, naprawdę. Ale błagam cię, dawaj mocno. Błagam no cię. No daję mocno. Nie, oszukujesz. No a ty też, a ty dajesz? Nie. No to daj. No. No dawaj, Łukasz. Przecież daj, nie mam siły po prostu. Naprawdę, nie oszukuj! Nie mam siły, naprawdę. Odpuściłeś. Masz bardzo dużą siłę. No ale to widać w programie, że masz. Ty byłaś tam dłużej niż ja. Nie miałem już siły. Marcin! Super! Czy dalej myślisz o zmniejszaniu atutów? Słyszałeś kiedyś taki zwrot? Atutów. Atutów! Atutututów? Atutututów! Nie. Chciałaś zmniejszać atututu? A tu, co? Od razu się chowam. Nie, nie wiem. Nie wiem. Ani lekram. Jaka szczuplusieńka. Boże, jak miło, dziękuję. Czy masz... Nie, to jest strasznie śmieszne, ale może jednak nie będę zadawał tego. Czy masz jeszcze inne tatuaże oprócz tego na zdjęciu? Ten na zdjęciu ewoluował, jest już takiej wielkości. Jest... No ja mam 12 tatuaży chyba. Tak. Izabela. Siedzisz? Ja mam na drugiej Izabela. Dobra, to siedź no. Teraz, czy złap się stołu. Z kim wolałabyś zwiedzać Azję? Z Antkiem czy z Pawłem? Z Antkiem. Okej. Nie miałabym problemu, żeby zwiedzać z Antkiem Azję. Martuś, to urządzenie czeka. I ono może być takim pięknym dopełnieniem. Czy dałabyś... Bo tam jest takie zadanie, ktoś zapytał, że o, niech Marta zaśpiewa na tej ukuleli, która leży na ziemi. Ta na pewno. Ja, mimo że oglądam twoje kanały, to ominęło mnie to, jak na nich grasz, bo chyba nigdzie nie widziałem. Bo nie ma. Właśnie. Wiesz co, dwa razy było na live'ie i ja live'ów nigdy nie zapisuję, tylko je usuwam. I tak jest też trochę z tym graniem i to granie jest takie absolutnie dla mnie i dla moich bliskich. No dobra, no, ale chciałabym uniknąć jednego. Uczę się od maja, umiem kilka podstawowych melodii, nie śpiewam, robię to dla siebie. I mogę to zrobić dzisiaj dla ciebie. Dziękuję. Dla twojego dźwiękowca, dla nas. Dobrze. Dla ciebie. A wiesz, że z tym instrumentem mi się kojarzy ten utwór Rainbow? No jest, oczywiście, to jest podstawowy. To jest podstawowy, którego nie umiem grać. O nie, będą mi wychodzić... Atuty. Tatuty. Atuty. Wiem. Atuty. I ta złota wstążka, jak mi to do ciebie pasuje. Nie miałam innej.
to nie jest najlepsza piosenka. Nie wiem, nie mam pojęcia, dlaczego zaczęłam to grać. Bo nie umiem tego... Mają. Mega. Gratuluję Ci. Bardzo mi się to podoba. I bardzo dziękuję za rozmowę. Żyj, uśmiechaj się, bądź sobą i gratuluję finału Azji Express. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego najlepszego dla Ciebie. Dzięki. Ja Tobie też wszystkiego dobrego. Dziękuję. Zrobimy jeszcze... A, poczekaj, a masz coś na aukcję? A no mam. A, przepraszam, jeszcze coś jest na aukcję. No jest aukcja. Ja wiem, co to jest. To jest... słuchajcie, zegarek Astorin, ale... to jest zegarek, który podróżował ze mną przez miesiąc w Indiach. I uważam, że przyniósł na pewno szczęście. Niekiedy przeszkadzał, kiedy kajdanki się w niego zaczepiały. Ale tego zegarka jest śmieszna historia, bo nie wiem, czy wiecie, dziewczyny w Azji Express dostały wszystkie pomarańczowe. A ja dostałam też pomarańczowy, ale kiedy podróżowałam z Michałem, zamieniliśmy się i on ma pomarańczowy, ja mam ten, bo to jest taki według mnie bardziej mój kolor i to jest właśnie ten zegarek. Nawet ma tutaj, podejrzewam, ziemię z Indii. Kochani, w takim razie link do aukcji jest pod tym materiałem wideo. Zapraszam serdecznie do licytowania. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie.